Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem ja już samodzielnie mogę sterować prezentacją, co jest dla mnie dużym ułatwieniem. Mam nadzieję, że dla Was także. Po pierwsze, chciałem wszystkich przywitać. Kto już był na pierwszym webinarze, to może pomacha wirtualnie, żebym wiedział, czy się znamy. Mam nadzieję, że ten sposób prowadzenia taki trochę z jednej strony prezentacji, ale też dużo dygresji, odchodzenia od wątków, trochę opowieści przypadł Wam do gustu, bo zwykle tak to robię. Mam nadzieję, że to się podobało i że ten sposób prowadzenia będzie dla Was ważny, fajny i póki co ciekawy. Na wieczór dzisiaj Inspire jest świetnym wyborem, dlatego że zawierać będzie w większości olejki, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. A to, że nie jest to czysta mięta pieprzowa, pozwoli Wam także po tym webinarze po prostu zasnąć. Dlatego, że zwykle jest tak, że mięta pieprzowa jednak nakręca nas, daje nam takiego kopa i to powoduje, że możemy trochę gorzej zasypiać, czy dłużej zasypiać, ale o tym będziemy mówić dzisiaj na dzisiejszym webinarze. Chcę Wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Zawsze o tym zaczynam i dzisiaj znowu zacznę. Aromaterapia jest cudowna, ale sukcesem pełnym i kluczem do tego jest bezpieczna aromaterapia. Pamiętajcie, że w tych małych buteleczkach jest niezwykle potężna, skumulowana energia roślin, części bardzo różnych roślin, która jest wielokrotnie, kilkaset razy silniejsza niż w jednej roślince. Dlatego korzystając z olejków, korzystajcie z nich rozsądnie, trzymajcie je poza zasięgiem dzieci. Olejki eteryczne nie są syropkami, które wypijamy na łyżeczkach. Pamiętajcie o tym, że pewna staranność w przechowywaniu olejków, w podejściu gwarantuje i Wam bezpieczeństwo, Waszym partnerom biznesowym, ale także Waszym bliskim, bo przecież to oni mają czerpać ogromną radość z tej aromaterapii. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o bardzo ważnych rzeczy. To jest nasz drugi webinar, ale dla mnie właściwie chyba najważniejszy, bo on będzie, jakby jeżeli dobrze go zrozumiecie, bo na początek dzisiaj będzie trochę ciężkich rzeczy związanych z mózgiem, ale mam nadzieję, że to będzie na tyle przystępnie, że bardzo szybko zrozumiecie, jaki jest sens mojego przekazu. A ja myślę o tym, że jesteśmy w stanie, czy Wy jesteście w stanie zdobyć ogromną przewagę nad swoimi konkurentami, nad tymi, którzy również będą oferować podobne produkty, ale nie będą potrafili sensownie wytłumaczyć, dlaczego one tak naprawdę działają. Bo przecież wiem z praktyki, że wielu z Was bardzo często spotyka się z takimi pytaniami czy zarzutami. No dobrze, no są te olejki, no ale jak to działa? To jest jakaś magia, że to działa na ten umysł. Dlaczego to działa? No ładnie pachnie. I teraz nie wszyscy potrafią sensownie odpowiedzieć. To, żeby kiedy zrozumiemy, jak one wpływają na mózg, być może także dzięki temu, że zrozumiemy, jak ten mózg w ogóle jest zbudowany, to będzie dawało Wam ogromną przewagę w rozmowach z Waszymi partnerami i oni także będą rozumieli, że posiadanie tych olejków to jest pewien klucz do trzymania władzy nad pewnymi emocjami, nad naszymi zachowaniami, nad takimi rzeczami jak skupienie, jak uspokojenie, jak pobudzenie, nad wieloma rzeczami, które są bardzo istotne z punktu widzenia codziennego życia, ale także z punktu widzenia osób, które są dla nas najważniejsze. Jakbym pewnie większość z Was zapytał, kto jest najważniejszy, to większość nam powie nasze dzieci, czy w ogóle dzieci. I kluczem do zdobycia serc rodziców czasem także jest umiejętność wskazywania, jakimi beneficjentami staną się dzieci pewnego korzystania z olejków. Stąd ja w dzisiejszej rozmowie
z Wami będę do tych dzieci nawiązywał troszeczkę teraz na początku i potem na końcu, dlatego że uważam, że te dzieci są niezwykle ważne w procesie rozumienia działania olejków eterycznych. Dziś będziemy mówić o mózgu, a jeżeli będziemy mówić o mózgu, to na pewno będziemy mówić przede wszystkim o tym mózgu w kontekście emocji, bo te emocje są fundamentem wielu rzeczy, między innymi naszego zachowania w domu, naszego uczenia się i tak dalej. I zauważcie, na co dzień my bardzo często pilnujemy swoje dzieci, mówimy, czy odrobiłeś lekcję, czy nauczyłeś się, czy zrobiłeś, czy odrobiłeś. Jakby skupiamy się na wielu rzeczach, ale bardzo mało czasu poświęcamy próbowaniu dociec, co dzieje się w głowie naszego dziecka pod kątem emocji. To znaczy, my liczymy trochę, że dziecko tak naprawdę samo sobie z tym wszystkim poradzi. O ile jesteśmy w stanie przypilnować odrabiania lekcji, to nie do końca umiemy przypilnować czy poradzić sobie z emocjami, a w wielu przypadkach my naprawdę mamy wpływ na to, jak będzie się czuło nasze dziecko i być może jesteśmy w stanie troszeczkę je nauczyć, jak zarządzać tymi emocjami, bo przecież to tak naprawdę jest też kwestia pewnego treningu. To jest tak jak z każdą inną czynnością. Jeżeli przywiążemy troszkę wagi do tego, to także będziemy mogli o tych emocjach umieć z dziećmi rozmawiać i pokazywać im, jak nad nimi panować, albo jak je na tyle kontrolować, żeby one w krytycznych momentach albo nam pomagały, a przynajmniej nie przeszkadzały. I zaczniemy od mózgu. Słuchajcie, ja za chwilę Wam pokażę na kolejnych slajdach pomysł jednego z amerykańskich psychologów, który zauważył, że studenci w Ameryce nie do końca rozumieją, jak ten mózg jest zbudowany, jak to wszystko działa, to znaczy potrafią wykuć na pamięć łacińskie nazwy poszczególnych części mózgu, ale on wymyślił obrazowy wygląd mózgu na podstawie ludzkiej ręki, czyli tej ręki, którą tutaj widzicie, i za chwilę zobaczycie, jak można za pomocą tej dłoni wytłumaczyć, jak mniej więcej działa nasz mózg pod względem emocji. Słuchajcie, ok, mamy naszą dłoń. Na pewno zaczniemy od najważniejszej części tutaj na dole, czyli od naszego nadgarstka. Ten nadgarstek w tym amerykańskim modelu mózgu symbolizuje rdzeń kręgowy, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli pewną magistralę, która ciągnie się od naszej głowy właściwie przez całe nasze ciało, która jest centrum, przez które przepływa informacja do różnych części naszego ciała, do różnych nerwów w całym ciele. I jest to taka autostrada. Pewnie wielu z Was, tak jak jest na tym slajdzie, wiecie, że czasami jak się zdenerwujemy, czujemy jakieś uczucie ściśnięcia w żołądku, czy nagle serce nam zaczyna łomotać. To nic innego, jak ta nasza centrala, ta nasza magistrala przekazała sygnał z mózgu do mięśni obwodowych i do nerwów obwodowych w całym ciele. Więc mamy rdzeń kręgowy, ale mamy też podstawę tej dłoni u nas, śródręcze, i to będzie nasz pień mózgu. Pień mózgu, czyli właściwie najstarsza rzecz, która wykształciła się w procesie ewolucji. Stąd w wielu książkach zauważycie, że jest to nazywany pień mózgu, jest nazywany tak zwanym gadzim mózgiem. Dlaczego gadzim? Dlatego, że właściwie od czasów dinozaurów to niewiele zmieniło się w tym mózgu. Był to pierwotny organ, który tak naprawdę odpowiadał za najbardziej prymitywne, ale podstawowe funkcje życiowe, czyli on kontroluje to, że my oddychamy, że nasze serce pracuje. Właściwie wszystko, co gwarantuje nam przeżycie. Czyli mamy rdzeń kręgowy i pień mózgu. Teraz zobaczcie, co się stanie. Jak złożymy kciuk, cały czas mamy model ręki, to ten kciuk będzie nasz symbolizował rzecz, o której dzisiaj najwięcej będziemy mówili, czyli układ limbiczny. Ten układ limbiczny zawiera w sobie taki kawałek mózgu, który nazywa się hipokampem. I w nim właśnie jest to ośrodek, w którym w uproszczeniu można powiedzieć,
że to jest ten ośrodek, w którym powstają emocje, ale który także jest niezwykle ważny z drugiego powodu, dlatego że oprócz emocji on także zarządza zapamiętywaniem, czyli przenoszeniem informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, czyli potocznie uczeniem się po prostu. Więc mamy teraz nasz kciuk, układ limbiczny i zauważcie, co się stanie, za chwilę wam już co będzie przypominało mózg, bo my zaciśniemy tą dłoń. I zobaczcie, co będzie od góry. Od góry będzie to, co zawsze na filmach, jak jest jakiś horror i rozbijają komuś głowę, to widać tą galaretę pofałdowaną, czyli korę mózgową. To jest nasza kora mózgowa, te zawinięte palce, gdzie jest hipokamp schowany, zawinięte palce, to jest kora mózgowa. Teraz byśmy powiedzieli, że to jest to właśnie to, co charakteryzuje wyższe gatunki, czyli ssaki. Stąd też nazwane mózgiem ssaków, dlatego że tam rozwija się takie pojęcie jak myślenie abstrakcyjne, jak mowa, jak słuch, jak rozumienie właściwie wszystkich bodźców oprócz zapachu, bo zapach trafia do tego schowanego hipokampu, który tam mamy schowany. A przód, słuchajcie, tych naszych palców, ten obszar od stawów tutaj pierwszych do dołu, to jest właśnie, są płaty przedczołowe. To, co mamy tutaj tuż za czołem. I to jest miejsce, które wykształciło się, jest charakterystyczne właściwie tylko u ludzi. I teraz zobaczcie, jak to jest fajnie pomyślane. Te płaty przedczołowe, jakbyśmy otworzyli dłoń, to one łączą wszystkie części w mózgu. Pień mózgu, hipokamp, korę mózgową, płaty czołowe. One, można by powiedzieć dzisiejszym językiem, są sterownikiem, który kontroluje pracę tych wszystkich lub koordynuje pracę tych wszystkich części mózgu i tak naprawdę zarządza sygnałami, które przepływają potem przez nasz rdzeń kręgowy i są kierowane do ciała. Dlaczego ja o tym wszystkim opowiedziałem? Ano dlatego, że jak zrozumiecie tą budowę, to zaraz zrozumiecie też sens i wiedza ta da wam możliwość zrozumienia, która część mózgu za was decyduje. A mówiąc innymi słowami, wy możecie zrozumieć, jak zadziałać, by decydować troszeczkę, jak my się zachowujemy. Wyobraźmy sobie taką sytuację hipotetyczną. Jest już wieczór, no bo już jest dziewiąta się zbliża. Powiedzmy, że za 2 godziny będziecie leżeć już w łóżku, będziecie zasypiać, może będziecie mieli jakąś książkę i kiedy oczy się już powoli zaczną zamykać, ogarnę nas senność, słyszycie nagle potworny hałas w kuchni. Wielu z was, co się stanie teraz w naszym mózgu? Wielu z was od razu zareaguje i poczuje tak. Ten nasz pień mózgu, czyli mózg gadzi, zacznie dawać informacje. Oho, coś się stało. Czyli być może, nie wiem, ktoś się włamał, coś upadło, coś się wydarzyło. Zaczyna bezpośrednio przez rdzeń kręgowy pompować adrenalinę. Zaczynają się nam, czujemy, że zaczyna nam łomotać serce. Zaczynają nam włosy stawać. Coś się wydarzyło. Hipokamp, który zarządza emocjami, mówi, walczmy albo uciekajmy. Coś się dzieje. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że dopiero procesy myślowe, które nam zajdą tutaj w tej części górnej mózgu, będą nam sprawiały, jak my się dalej zachowamy. Bo my sobie na przykład możemy uświadomić od razu, ojej, to przecież mój kot zrzucił właśnie doniczkę. Czyli już wiemy, co się wydarzyło i teraz zaczynamy się powoli uspokajać, zaczynamy, nasze serce zaczyna spowalniać, przestajemy się trząść, żołądek odpuszcza i znowu możemy powoli zasypiać. Ale bywają sytuacje, w których, i to jest na przykład jakaś silna emocja, jakiś wstrząs, zrywa się zupełnie połączenie między tymi wszystkimi częściami mózgu. I teraz zauważcie, przy takich problematycznych momentach, kiedy jest jakieś straszne wydarzenie,
mówienie do ludzi nie bardzo ma sens, dlatego że ta część, która rozumie mowę, czyli ta górna część kory mózgowej, o której mówiliśmy, nie ma połączenia. Ona zupełnie nie łączy się z emocjami. I teraz możemy na przykład pomóc sobie właśnie jakimś silnym bodźcem, takim jak uderzenie, podanie zapachu, który działa na hipokamp, który nas na przykład otrzeźwi. Stąd rozumienie tego, że właściwie hipokamp jest jedyną częścią mózgu, która jest bezpośrednio połączona z naszym narządem węchu, to jest zrozumienie tego, że my bezpośrednio węchem, jako jedynym zmysłem, działamy na nasz mózg. W uproszczeniu można powiedzieć, bo to jest też wielka tajemnica, którą nie wszyscy wiedzą. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że wszystkie zapachy, które nam się podobają, które nam przynoszą przyjemność, tak naprawdę nas odprężają. No oczywiście opowiadamy przy okazji właściwości wielu olejków o tym, że to są olejki o działaniu uspokajającym, to jest relaksacyjnym i tak dalej. Natomiast generalnie nasz hipokamp i nasze emocje są tak skonstruowane, że dobry zapach, w sensie dla nas dobry, bo każdy ma swój indywidualny bardzo zmysł zapachu i dla każdego jakiś zapach jest ukochany, to ten dobry zapach powoduje to, że my lepiej się czujemy. Stąd na przykład bardzo chętnie kobiety noszą ze sobą na przykład ulubione perfumy w torebce, chociaż nie są one olejkami. To jednak spsikanie się gdzieś poprawia nam nastrój, mówimy. O, staje się, jesteśmy pewniejsi siebie, lepiej się czujemy. Więc generalnie ta cała opowieść o mózgu była po to, żebyście zrozumieli, że działanie na ten ośrodek w mózgu to działanie i wywoływanie efektu w całym naszym ciele poprzez działanie na emocje. I wiedza o tym powoduje, że my możemy z dzieckiem porozmawiać, możemy wpłynąć na niego, żeby te emocje albo ucichły, albo je lekko stonować, albo wręcz być może będą takie potrzeby, żeby te emocje troszeczkę podnieść, żeby dziecko bardziej reagowało na pewne rzeczy. Ale za chwilę o tym powiemy, jakimi olejkami możemy to zrobić. Wszystkie te olejki są dostępne dla Was albo w pojedynczych olejkach, ale także w zestawach, które mam. Na przykład właśnie Inspire jest tutaj świetnym przykładem tego, jak synergia różnych olejków wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Przy okazji tego naszego układu nerwowego i wszystkiego, co związane z mózgiem, właśnie dlatego aromaterapia jest tak ważna, dlatego że ona daje nam bezpośrednie połączenie. To jest najszybsza z dróg działania do mózgu. Bo teraz pamiętajcie, że wszystkie inne drogi, na przykład droga pokarmowa i tak dalej, to już są drogi, które wymagają przejścia, na przykład przez układ pokarmowy, przez wchłonięcie do krwi, potem bariera krew-mózg i tak dalej. Natomiast przy zapachu my działamy bezpośrednio na mózg i dlatego podnoszenie na duchu, zmiana nastrojów, przeciwdziałanie pewnym depresjom, lepszy sen, to są rzeczy, które są bardzo łatwe do osiągnięcia za pomocą aromaterapii. Teraz wiedząc o tym, Wy możecie swoim najbliższym, ale także swoim partnerom biznesowym wytłumaczyć, nie dlatego, że działa, bo działa. Nie, Wy możecie bardzo jasno powiedzieć, słuchaj, dlatego to działa, bo to jest połączone bezpośrednio z częścią mózgu. Ta część mózgu z kolei jest połączona z innymi, które bezpośrednio transmitują nasze emocje i uczucia do naszego całego ciała. I wiedza o tym jest już zupełnie innym podejściem biznesowym w Waszych rozmowach, w pokazywaniu produktu oraz w wytłumaczeniu, dlaczego ten produkt działa, bo tu nie o to chodzi, że jest to jakaś magia. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że nasza anatomia pozwala nam bardzo łatwo i szybko dotrzeć do mózgu za pomocą jedynego zmysłu, jakim jest powonienie. Wszystkie inne zmysły trafiają do innej części mózgu i to już
jest trochę zupełnie inna droga. Stąd ta wiedza daje wam ogromną przewagę. I teraz posłuchajcie, mimo że istnieją oczywiście, zdradziłem wam tajemnicę już, że tak naprawdę każdy zapach dobry dla nas jest dobrze działający na nasz umysł, to jednak powinniście rozumieć i pokazać, umieć powiedzieć o tym, że właściwie są trzy podstawowe grupy takich, można powiedzieć, botaniczne olejków eterycznych i jak one działają. Są kwiaty, cytrusy i wszystkie, co ja nazywam drzewa i żywice. I teraz zobaczcie tak, oczywiście kobiety powiedzą kwiaty. Kwiaty są cudowne, bo one relaksują, dają działanie przeciwlękowe, działają uspokajająco, podnoszą na duchu. To są najbardziej znane rzeczy, ale także kwiaty to afrodyzjaki, więc one mogą być także świetnym dodatkiem do naszych przygód w sypialni, do podniesienia smaku naszego związku, wielu rzeczy, które we współczesnym, zestresowanym życiu są pomijane albo nie wiem, nie umiemy o nich rozmawiać. To są rzeczy, które pozwolą lepiej się nam czuć po prostu. Druga grupa to cytrusy. Cytrusy to olejki, które ja uwielbiam łączyć, bo one jakby są stworzone właściwie do łączenia z innymi zapachami. Cytrusy genialnie komponują się i z kwiatami, bo one je ożywiają, przełamują te nutki słodyczy, ale także wchodzą w świetną synergię z drzewnymi zapachami. A same cytrusy, można powiedzieć, generalnie poprawiają nastrój. Przykładem, za chwilę będziemy o tym mówić, takim sztandarowym najfajniejszego grejpfruta, który jest właśnie w waszych mieszankach, jest na przykład najfajniejszego cytrusa jest grejpfrut. Dlatego, że to jest jeden z olejków, które właśnie wspomagają wychodzenie z uzależnień. Jeżeli tak naprawdę zrozumiemy, że uzależnienie jest pewnym problemem i chcemy z nim walczyć, to wiemy, że najczęściej wychodzenie z uzależnień wiąże się z takimi dołami psychicznymi czy huśtawkami emocji, nastrojów. I oczywiście cytrusy to nie jest panaceum, które nie wiem, wypijemy cytrus, nie przestaniemy pić wódkę. To tak nie działa. Ale w tym naszym trzeźwieniu to właśnie cytrus pozwoli zachować taką pogodność, to pozwoli nie mieć tych dołów emocjonalnych, a jak te doły zaczynają się pojawiać, to ten cytrus i jego taki zapach tej skórki, no bo oczywiście te cytrusy są wyciskane ze skórek, prawdziwe olejki cytrusowe, on powoduje, że nasz nastrój wraca, że te doły gdzieś znikają. Ten grejpfrut nas otacza, grejpfrut dobry, różowy grejpfrut ma tak dużą moc, że naprawdę od razu nam na buzi pojawia się ogromny uśmiech. Więc te cytrusy są nie bez kozery tutaj w środku między drzewnymi i kwiatami, bo one robią taką synergię, łączą, możecie je łączyć i z kwiatami i z drzewnymi zapachami i to będzie zawsze z korzyścią dla was, dlatego że trzeba pamiętać, że wszystkie połączenia olejków intensyfikują jeszcze ich działanie. To jest to, o czym mówimy zawsze, czyli synergia olejków wzmacnia ich działanie. No i oczywiście na drugiej szali od kwiatów znajdziemy wszystkie żywice, czyli te zapachy, które królem, kto był na poprzednim webinarze wie, czyli nasz król, frankincense, kadzidłowiec, chyba najbardziej znana z przedstawicieli żywicy, to on właśnie poprawia nastrój, ale także takie ciężkie słowo, anksjolistyczne działanie, to czyli działanie przeciwlękowe, czyli zabiera lęk, w jakiś sposób uspokaja, chociaż frankincense nie usypia, ale właśnie daje raczej pewność siebie, wspiera oczywiście medytację i jest niezwykle korzystny dla naszego umysłu, bo on możemy więcej uczyć się, więcej rozumieć dzięki działaniu tego olejku. I teraz tak, jeżeli zaczniemy mówić o tym, bo pewnie chcielibyście wiedzieć i to też tą wiedzę wykorzystacie przy okazji spotkań z waszymi klientami, na pewno będą was pytać, ok, miałem ciężki dzień, jestem zestresowany, chciałbym
na wieczór poczuć się, nie wiem, luźniej. Chcę poczuć się taki właśnie, jakbym poszedł gdzieś do spa, albo nie wiem, chcę poczuć się w sposób, który pozwoli mi zapomnieć o problemach tego dnia. I co robimy? No, sięgamy do olejków, które są na pewno sprawdzone. Zauważcie, że jak zawsze w aromaterapii, ponieważ nie wszyscy lubią wszystkie olejki, to przy rozluźnianiu układu nerwowego mamy znowu całą gamę. Jeżeli weźmiecie sobie wasze mieszanki w łapki, weźmiemy na przykład właśnie Inspire, to przeczytamy, że tam mamy co? Mamy grejpfruta, mamy miętę pieprzową, mamy skórkę pomarańczy, mamy cytrynę, mamy bergamotkę, mamy oczywiście też imbir i mamy oleożywicę z wanilii, czyli sądzę, że absolut waniliowy. Olejki, które są tutaj wymienione, zobaczcie, z tych przeciwlękowych, rozluźniających, z cytrusów bergamotka. Bergamotka cudownie pachnąca, delikatna. Ci, co kochają herbatę Earl Grey, to ją znają już i wiedzą o tym, że jest na pewno podnosząca przynajmniej świetnie nastrój. Mamy oczywiście mandarynkę, która lekko usypia, mówiliśmy o tym, i mamy pomarańcze. Z kwiatów mamy znowu rumianek, lawendę, neroli, czyli tą ukochaną przez księżniczkę włoską kwiat dzikiej pomarańczy neroli, stąd też wzięła się nazwa neroli, bo nazwa neroli dla kwiatu dzikiej pomarańczy to właśnie imię tej księżniczki włoskiej, która ukochała ją ponad wszystko i stosowała codziennie jako perfumy. Mamy oczywiście różę damasteńską, Rosa Damascena i Ylang Ylang. I z żywic mamy zwłaszcza kadzidło, drzewo sandałowe, które bardzo lubią mężczyźni, Palo Santo, czyli też święty olejek Palo Santo, majeranek, który bardzo będzie nas uspokajał, i vetiver. Vetiver w ogóle jest niesamowitym olejkiem, bo ten vetiver to olejek, który jest i genialny dla skóry, i świetnie działający na nasz umysł, oczyszczający go, dający też takie uspokojenie, ale nie zupełną senność. Stricte z kolei uspokajające, bo też o tym pytają, ok, to ja już nie chcę się rozluźniać, to ja chcę dobrze się wyspać po takim dniu, tak? Bo chcę po prostu mieć lepszy sen. To co robimy? Zobaczcie, niektóre olejki znowu się powtarzają, bo z tych żywic to oczywiście będzie kadzidło, drzewo sandałowe i cedr, będzie bergamotka, ponieważ jest taka rozluźniająca, ale też dobrze dająca lepszy sen. No i oczywiście z kwiatów szałwia muszkatołowa, jeden z cudowniejszych dla kobiet olejków, rumianek, znowu geranium, lawenda, jak zawsze neroli, melisa i tak dalej. Te kategorie olejków, one powodują, że my naprawdę możemy wieczorem zapewnić sobie przynajmniej chwilę takiego wytchnienia i to jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych czasach, które teraz są. Wiele osób pyta, ok, my praktycznie nie wychodzimy z domu, wiele osób pracuje zdalnie, są zamknięci w jakimś pewnym małym kloszu, jakimi są nasze mieszkania, ciągle z tymi samymi ludźmi, dochodzi do różnych niefajnych sytuacji. My już pewnie za ten ponad rok nauczyliśmy się jakoś kontrolować to, albo przynajmniej panować nad tym. Natomiast gwarantuję wam, że po całym dniu, kiedy czujemy jakieś problemy, to dyfuzja, macie świetne dyfuzory w zestawach, które sprzedajecie. Użyjcie tego dyfuzora, pokażcie klientom, jak można w ciągu kilkunastu minut zmienić atmosferę w całym domu, korzystając właśnie z całego spektrum olejków, które macie ze sobą. Jak chcecie się fajnie uspokoić, zobaczcie, co ja tutaj mam, kto pierwszy napisze. Widać nazwę? Właśnie, zobaczcie. Jeden z moich wieczornych z kolei takich, ja go nazywam taki olejek bardziej na sen, ale on jest także świetny, jeżeli chodzi o relaksację. Kobiety go bardzo lubią, pewnie właśnie ze względu na Ylang Ylang i na tą wanilię, która tam jest
No właśnie, tak, pięknie, wszyscy piszą, jesteście genialni. Sprawdziłem, czy nie śpicie, czy was nie usnęliście już od za dużego rozluźniania się o rozmowach o olejkach. Więc cieszę się, że tak szybko odpowiedzieliście. To jest taka mieszanka, którą jakbym miał pokazać na dzień dobry klientowi, powiem wam zupełnie szczerze, i gdybym go miał zachwycić i zauroczyć, to wziąłbym ze sobą refiusz, dlatego że on zauracza z kilku powodów. Szczególnie kobiety czują słodycz wanilii i ylangu, ale też zwracają uwagę na tą niesamowitą kolor, który tutaj jest, który zawdzięczamy jakiemu olejkowi? Kto tutaj jest jakimś prymusem? Jest taki olejek o nazwie angielskiej i jemu zawdzięczamy ten cudowny, bławatkowy, niebieski kolor. I to jest olejek przy okazji wrotycz po polsku, po angielsku tutaj macie na butelce napisane blutansy, oczywiście. To jest olejek, który świetnie działa także na skórę, ale działa także świetnie podnosząc Ania Adam, brawo, pierwsi napisali oczywiście. On także świetnie podnosi nastrój. I jak ja bym miał dla klienta zacząć powiedzieć, słuchaj, miałeś, co ja tu będę gadał, niech przemówią olejki. Wziąłbym ten refuge, nalałbym 5 kropelek do dyfuzora i po prostu chciałbym, napijmy się kawy przez te 5 minut, zobaczcie, jak fajnie to zaczyna pracować, czy nie jest od razu lepsza atmosfera, dlatego ten olejek to jest mój ulubiony na wieczór do rozluźniania. Ale także ktoś może powiedzieć, że są olejki o takim stricte poprawiające nastrój, czyli to, co ja powiedziałem, żeby było weselej i trochę nawet będące euforystycznymi. I do tego właśnie z cytrusów to jest ten grejpfrut, o którym już tyle opowiadałem, ale z kwiatów to oczywiście jaśmin, neroli, róża, czyli to, co mówiliśmy, to, co najbardziej podnosi nam nastrój. Pamiętajcie, że królowa Kleopatra, zawsze o tym mówię, codziennie wieczorem jej służące nabijały jasiek, na którym spała, płatkami świeżych róż. O tym zawsze opowiadamy, bo to świadczy o tym, jak róża, mimo że najdroższy olejek świata, jak róża potrafi wspomóc nas, jak potrafi pomóc naszemu układowi nerwowemu, naszym emocjom, jak bardzo zabiera z głowy wszystko, co jest złe, także paczulka dużo tańsza może być tutaj fajnym pomysłem. Okej. Ktoś powie, dobra, ja to jestem taki zmęczony wieczorem, że mnie żadne olejki nie ruszałem, bo mnie za dzień nie boli głowa. Naprawdę, słuchajcie, to co powiem, no dobrze, to daj mi szansę, może ja mogę ci pomóc z tym bólem głowy. Dlaczego? Dlatego, że istnieje całe spektrum olejków, które absolutnie przy bólach głowy, przy nerwobólach i nawet przy lekkich stanach takich, które są częstymi, nawracającymi bólami głowy, one świetnie działają. Jak to trzeba zrobić mądrze, słuchajcie, bo to, zobaczcie, ile ja ich wymieniłem. Trzeba dać szansę powąchać olejki i dać szansę zrozumieć, co zaproponować, bo ktoś powie, o nie, tylko nie lawenda, lawenda to jest to, czego ja nie lubię. Oj, mandarynka, nie, nie lubię cytrusów. Słuchajcie, jeżeli ktoś powie, tak, to jest ten zapach, który mi się podoba, spróbujcie wetrzeć po kropelce tutaj w skronie. Można użyć oczywiście jako nośnika kropelki oleju nośnikowego jakiegokolwiek, który macie, kropelkę w skronie i tutaj tak zwanej podstawy czaszki, gdzie są przyczepy naszych mięśni, należy bardzo energicznie i mocno 2-3 minuty powcierać te olejki, ugniatając te nasze przyczepy, rozmasowując szyję. Bardzo często przy migrenowych bólach czy przy bólach nawracających problemem
są przyczepy oraz nasza szyja, która od ciągłego napięcia i tego, co czeka nas w pracy, w domu, w pandemii, w tym wszystkim absurdzie, który nas otacza, jest ciągle napięta. Pozwólcie sobie pougniatać tą szyję, nałóżcie olejki i dajcie sobie 3 minuty. Zobaczcie, jak bardzo fajnie może to zadziałać. I taki człowiek, któremu pomożecie, on już do końca życia będzie wam oddany. Zobaczycie, że on będzie absolutnie wierzył we wszystko, co jest związane z aromaterapią, bo on przekonał się na własnej głowie, można powiedzieć, przekonał się o tym, że to działa. Jest jeszcze jeden bardzo fajny sposób. To wymaga jednak już pewnego, można powiedzieć, lekkiej takiej w waszym odnoszeniu z tą osobą poufałości, bo warto przyjąć, jak w ajurwedzie, taką pozycję, że głowę kładziemy między kolana naszego partnera. On kolanami ściska nas dokładnie tutaj, gdzie ja teraz trzymam palce, czyli właśnie na skroniach, a tył głowy i szyję my silnie masujemy. Ucisk skroni przez nogi, kolana, które trzymają, i masaż jest na tyle intensywny, 2-3 minuty z olejkami, kiedy puszczamy to, to on wszystko zaczyna odpuszczać. Popróbujcie takiej jakby techniki, kiedy są silne migrenowe bóle głowy. Naprawdę bardzo warto i bardzo polecam. To jest bardzo przydatne. Ok, z jednej strony opowiadaliśmy o tych wszystkich działaniach rozluźniających, usypiających, relaksacyjnych i nawet lekko euforystycznych, ale z drugiej strony jest co innego. Być może jesteśmy właśnie, nie wiem, budzimy się, nie mamy chęci do życia, nie możemy się zebrać do pracy, wszystko nam strasznie długo trwa, to co musimy zrobić, a najbardziej długo trwa to, kiedy dzieci na przykład muszą odrabiać lekcje. I tutaj przychodzi dla potrzeb naszej części odpowiedzialnej za emocje i pobudzenie hipokampie olejek z mięty pieprzowej. Peppermint, czyli mięta pieprzowa, która uważana jest i ze względu na skład chemiczny, ale także na badania, za najsilniej pobudzający element występujący w olejkach eterycznych. W ogóle mięta jest genialna. Wasza mięta, ja dzisiaj przed gdzieś godzinie 19, kiedy jeszcze przygotowywałem się do dzisiejszego webinaru, ja nie rozstawałem się właściwie z tą miętą, dlatego że byłem po całym dniu, bo dzisiaj jest wtorek poświąteczny, czyli dla mnie właściwie poniedziałek, cały czas nie mogę się przestawić, ale ten poniedziałek to jest dzień, który jest po całym weekendzie, jest mnóstwo zamówień, klientów, setki rzeczy i po całym dniu pracy, mając świadomość, że mamy wieczorny webinar, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby być rozkojarzonym albo zmęczonym, bo za bardzo was szanuję. Stąd ze mną była wasza mięta. I ta mięta bardzo mi pomogła szybciej dokończyć wiele rzeczy i pomogła mi także, naprawdę czuję się bardzo wypoczęty. To także jest świetny olejek z kilku innych powodów, bo mimo że dzisiaj rozmawiamy o psychice, to warto zawsze pokazywać w rozmowach z waszymi klientami to, że jedna butelka ma tak wiele zastosowań. To jest genialne, słuchajcie. Że jedna butelka mięty pieprzowej może pomóc twojemu dziecku odpędzić owady, twoja żona nie będzie nigdy mogła się wykręcić bólem głowy, a oprócz tego, kiedy twoje dziecko będzie miało na przykład gorączkę, to możemy zrobić z mięty połączonej z alkoholem i z wodą wymieszanej okłady, którymi przemywając skórę powodujemy, że szybkie parowanie powoduje bardzo szybkie zbicie temperatury. Dlatego mięta pieprzowa to jest tak uniwersalny olej, że właściwie to jest tak, jakbyś powiedział, słuchaj, no musisz to mieć w domu, no po prostu nie masz wyjścia, bo ile rzeczy załatwiasz jednym olejkiem.
nie mówiąc już o tym, że od wieków jest to znany olejek w przypadku jakichś nudności, problemów żołądkowych i tak dalej. To jest oczywiste. Ale zobaczcie, ile rzeczy wymieniłem przy okazji jednej buteleczki mięty pieprzowej i to jest już wystarczający powód, żeby wszyscy, którzy mogą mieć tą miętę, oni mieli po prostu od was tą miętę i koniecznie muszą z niej korzystać. Dlatego mięta pieprzowa, tak jak powiadam, dla mnie numer jeden absolutny przy skupieniu. Pamiętać należy o mięcie o dwóch rzeczach, że ona jest naprawdę bardzo silnie skondensowana. Przy mięcie czuć to zdecydowanie chyba najbardziej. Dlatego jedna kropla mięty to jest potworna siła. Nie próbujcie tej mięty naprawdę wypijać jakimiś łykami czy czegoś takiego. Jest to potwornie silny olejek. I druga rzecz, dwa ostrzeżenia, o których chciałbym powiedzieć, czyli późnym wieczorem po 20, po 21 my tej mięty nie rozpylamy w domu, szczególnie tam, gdzie są dzieci, ponieważ jej działanie pobudzające jest na tyle silne, że możemy zaryzykować tym, że potem będziemy do 12 z tymi dziećmi siedzieć, bo oni nie będą chcieli spać. Więc miejcie to świadomość, że to nie jest olejek na późny wieczór. I druga rzecz, kiedy jeżeli macie jakieś leki homeopatyczne, bardzo często mięta znosi ich działanie. Jest takim antidotum przy lekkich ziołowych homeopatycznych lekach, więc też ze względu na to pobudzające działanie jest, miejcie na to świadomość. Okej, słuchajcie, ja mam pewien pomysł. Jesteśmy już ze sobą 45 minut, a ja chcę przejść w końcu do naszych dzieci, dlatego że opowiedziałem o tym, jak trochę olejkami możemy wpływać na emocje, na psychikę, na uspokojenie, na pobudzenie, ale teraz chciałbym, żebyście posiedli jeszcze taką wiedzę, która pozwoli wam właśnie ją sprzedać dla tych waszych klientów, którzy będą pytali, okej, to co ja z tego będę miał, no oprócz tego, że ja będę zrelaksowany, jak bardzo tymi olejkami możemy pomóc także dzieciom, dlatego że to są osoby, które chyba są najbardziej, tak jak już mówiłem, cenne dla nas i tutaj nie boję się tego powiedzieć, wiele osób jest gotowe naprawdę dużo zapłacić za to, żeby te dzieci były bezpieczne, dobrze się rozwijały i tak dalej. Stąd praca z dziećmi jest bardzo fajna, także pod względem pracy z rodzicami. Przygotowałem dla was pewną niespodziankę, ponieważ prowadziłem program kiedy nie było w innych czasach, nie było jeszcze koronawirusa. Prowadziliśmy program, który wdrożyło wiele przedszkoli w Polsce pod hasłem Ładnie pachnie, nie choruje, ale związany dzisiaj także z emocjami i zachowaniem dzieci, więc puszczę wam kawałek, jeżeli pozwolicie, ja napiję się wody, mojej rozmowy z dwoma osobami, które są mamą i tatą polskiej aromaterapii, czyli z panem doktorem Władysławem Brudem i jego żoną, panią Iwoną Konopacką-Brud, oboje doktorze chemii, osoby, które nie zajmują się magią, tylko aromaterapią, dlatego właśnie są doktorami nauk chemicznych, wiedzą dokładnie, jak to działa i napisali książkę Pachnąca apteka, taką Biblię polskiej właściwie aromaterapii. Wkrótce ukazuje się ich nowa książka, na ostatnim webinarze o tym troszkę opowiem, ale chcę wam puścić taki krótki fragment tej rozmowy, po to, żebyście zrozumieli, jak bardzo ważna jest praca z dziećmi i z aromaterapią. Ja się wyłączam na chwilę. Podczas moich praktyki na wschodzie spotkałem się chociażby przez mojego syna, który uczęszczał do przedszkola w Moskwie, z zajęciami aromaterapii w przedszkolach. Dzieci rysowały zapachy, dzieci wąchały zapachy, dzieci uczestniczyły w cudownych seansach aromaterapii, co wpływało na ich zdrowie, wspomagało ich system immunologiczny, a tymczasem w Polsce praktycznie bardzo opornie to idzie z przedszkolami. Czy tu mamy szansę dołączyć do innych krajów? Idzie opornie i rzeczywiście tutaj
No jest wymagana jednak, myślę, że pewna pomoc państwa, jeśli chodzi o finansowanie tych metod, bo to jednak muszą prowadzić osoby przeszkolone, prawda, szczególnie z dziećmi. Natomiast jest to bardzo, dzieci są bardzo wrażliwe, bardzo dobrze odbierają bodźce zapachowe. Jeżeli są to znane bodźce, na przykład zapach mandarynki, pomarańczy, które dzieci znają z kuchni, po prostu są zachwycone i chłoną te zapachy, można powiedzieć. Także tutaj sama metoda się podoba z założenia i dla dziecka nigdy nie jest formą terapii, czy leczenia, czy zabiegu, tylko czymś właśnie takim bardzo przyjemnym. Także aż się prosi, szczególnie jeśli chodzi o oddziaływania na zachowania dzieci, na poprawianie, powiedzmy, ruchliwości, czy właśnie osłabianie nadmiernej ruchliwości, osłabianie pobudliwości, bądź takie lekkie dodawanie, pobudzanie, prawda, już przy dzieciach apatycznych. Ale też i dezynfekowanie powietrza, jak już jest grypa. Tak. Prawda, jak jest grypa i panuje przeziębienie i wszystkie dzieci kichają, kaszlą, to można powietrze w przedszkolu wydezynfekować przy pomocy kilku olejków bez żadnych problemów. Zresztą to też często tego nie kojarzymy z aromaterapią, ale taka jest popularna w tej chwili w telewizji reklama naklejania takiego kawałka, prawda, plastra na piżamkę, żeby dziecko w nocy spało. Tam jest po prostu mieszanina olejków. Tak, to i jest tyle. To jest czysta, żywa aromaterapia, no tylko w takiej formie. Dziecko oddycha czymś, co mu paruje z tego przyklejonego na piżamkę szmatki, czy powiedzmy roztarta no taki krem na piersiach. A więc to jest stosowane, chociaż nie zawsze to się tak prawidłowo nazywa. Ale praca z dziećmi nie ogranicza się tylko do zwykłych przedszkoli. Wiem, że Państwo macie ogromne doświadczenie i uczestniczyliście w takim eksperymentalnym programie dla kliniki Budzik, która zajmuje się osobami, dziećmi znajdującymi się w śpiączce, jak również pracujecie ze przedszkolami specjalnymi, na przykład z Synapsisem. Proszę Pana, tak. To znaczy, tu są dwa doświadczenia. Jedno to jest śpiączka. Tutaj metodologia tych badań polega na tym, że z tego, co wiemy z publikacji światowych, najlepszą techniką wspomagania procesu wybudzania jest podawanie pacjentowi zapachów skrajnych, to znaczy albo tych, których bardzo nie lubił, albo tych, które bardzo lubił, albo równocześnie. I nasza współpraca z kliniką Budzik polegała na tym, że robiliśmy wywiady z rodziną, ze znajomymi. Próbowaliśmy odkryć, jakie te zapachy były i potem nasi perfumiarze te zapachy odtwarzali i one były stosowane i efekty były bardzo korzystne. Druga strona, znaczy drugi obszar to są dzieci autystyczne. I tutaj jeden przypadek mamy opisany, kiedy u 11-letniego chłopca, który nie mówił, po takiej serii działań przy pomocy zapachów, pierwszym słowem, które powiedział, była pomarańcz i potem zaczął mówić. Więc to można, to znaczy zapachy, tak jak powiedziałem, zapachy, bodźce zapachowe, to są najstarsze bodźce, na które człowiek reagował jako istota, bo to pierwszy sposób zapoznawania się z otoczeniem to był zmysł węchu, bo był najbardziej wykształcony i najwcześniej wykształcony. A po drugie, on jest, tak jak powiedziałem, najsilniejszy, czyli bodźce zapachowe docierają najbardziej, najszybciej, najskuteczniej i dokładnie tam, gdzie powinny, czyli do emocji, do hipokampu, czyli pamięci i emocji. Już wracam do Was. Chciałem pokazać ten film. Mam nadzieję, że już mnie słychać, że jesteśmy z powrotem na wizji. Chciałem pokazać ten film ze względu na to, że zauważcie, naukowcy powtarzają dokładnie te rzeczy, o których powiedziałem. Olejki eteryczne mają taką moc, to nawet widać na programie tego eksperymentalnego programu, który jest do tej pory prowadzony w klinice Budzik, że potrafią działać z osobami, które znajdują się w śpiączce.
To jest już jakby skrajnie, jeżeli możemy mówić o tym, że są dezynfekujące, wiele zalet wymienić, ale teraz uświadomcie sobie, jak niezwykła jest moc olejków, skoro one wpływają na człowieka znajdującego się w śpiączce. A dlaczego? A to właśnie dlatego o tym, co ja dzisiaj pokazywałem. Dlatego, że on nie reaguje na dźwięk, nie reaguje na mowę, na bodźce, ale ta droga najkrótsza do hipokampu przez naszą opuszkę węchową powoduje, że mózg jest na tyle pobudzony do działania, koordynowany przez wszystkie te części, że człowiek może się wybudzić z głębokiej śpiączki, w której różnego rodzaju terapie, czytanie przez bliskich, dotyk, masaż, nie wiem, płacz nie pomagają. Zwróćcie też uwagę na to, co mówili nasi goście o tym, że mając tą wiedzę, my możemy bardzo pomóc swoim dzieciom w zależności od potrzeb, bo przecież niektórzy z nas mają dzieci, które są nadzwyczaj ruchliwe, my jak dziś nazywamy żartobliwie nieco ADHD, ale to prawdziwe ADHD, które występuje, także można pracować z takimi dziećmi olejkami eterycznymi. I cała gama olejków związanych z uspokojeniem, wyciszeniem jest dla takich dzieci zbawieniem. Dlatego, że bez wpływu farmakologii jesteśmy w stanie bardzo fajnie trochę właśnie popracować z tymi emocjami. To, o czym mówiłem, bo kluczem jest praca z tymi emocjami. To te emocje u tych dzieci są, podlegają ukształtowaniu, ulepieniu jak gdyby przez te olejki. A na drugim biegunie oczywiście będą dzieci, które z kolei wymagają pewnego pobudzenia, bo nie wiem, jak mają odrobić lekcje, to siedzą i wpatrują się godzinę w podręcznik albo w zeszyt i nie ma z tego żadnego efektu. I co? Takie dzieci właśnie potrzebują pewnej stymulacji, to co mówiła pani doktor, stymulacji, która bardzo fajnie podnosi ich poziom poznawczy, percepcję, chęć uczenia się, ale także daje im szansę na to, żeby szybciej czytać, żeby szybciej przyswajać wiedzę. Bo przecież mówiłem o tym, pamiętacie, ten mały schowany hipokamp to ośrodek, który odpowiada za uczenie się, czyli przenoszenie pamięci krótkotrwałej do długotrwałej i wpływ na niego to także wpływ na to, że nasze dzieci po prostu szybciej tą wiedzę przyswajają. I teraz pomyślcie jeszcze o jednej rzeczy przy okazji tych dzieci. My tak naprawdę przy najmniejszych jakichś problemach sięgamy po różnego rodzaju farmakologiczne niestety środki. To nie jest tak, że farmakologia nam nie pomaga, ani nam nie jest zbawcza w wielu dziedzinach, jak najbardziej. Natomiast miejcie świadomość, że bardzo często jest tak, że problemy właśnie natury pewnej emocjonalnej, pobudzenia nie wymagają od razu bardzo zaawansowanej farmakologii. Być może jesteśmy w stanie pewnym podejściem do dziecka, stworzeniem odpowiedniej atmosfery poprzez zapach, wpłynąć na to i gwarantuję Wam, że taki organizm będzie dużo lepiej reagował niż w młodym wieku przyjmowanie farmakologii, która nie zawsze jest obojętna dla dziecka. I teraz kolejna rzecz. Każdy trening także mózgu, bo przecież mózg to jest taki sam organ jak inny. Jeżeli sportowiec chce osiągnąć jakiś ogromny sukces, on musi pewne czynności powtórzyć setki, tysiące, miliony razy. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci dobrze rozwijały się, musimy trenować ich umysł. Zwłaszcza w czasach, kiedy właściwie szkoła stała się parodią szkoły, kiedy dzieci siedzą przyklejone do komputerów całe dnie, nie mają żadnego kontaktu ani z bliskimi, ani z przyrodą. Teraz co my możemy zrobić? Możemy zrobić to, o czym kilka słów powiedziałem ostatnio. Książka, która powinna właściwie być u każdego w domu, Shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne. To, o czym zacząłem opowiadać na poprzednich zajęciach, przeniesienie lasu do naszego domu.
bo jeżeli nie możemy tego dziecka podczas lekcji zabrać do lasu, bo musi siedzieć w komputerze, to możemy las przynieść do niego. Takim lasem dla Was mogą być właśnie mieszanki. Zobaczcie, mamy mieszankę Inspire, jest świetną mieszanką, ale mamy także Core, doskonała mieszanka na takie właśnie momenty, kiedy my się na przykład uczymy. Recover, też świetna mieszanka. W nich także są drzewa iglaste. To są mieszanki, które będą wpływały, no, podnosiły dobrą atmosferę w domu, będą bardzo fajnie stymulowały nasze dzieci do pracy. Ktoś pisze tutaj, jednym okiem zawsze zerkam na, trwa rozmowa, co, jak, czym stymulować, czym uspokajać ADHD, to chyba lawenda. Słuchajcie, oczywiście lawenda przychodzi pierwszy od razu do głowy, jest to bardzo dobry trop, ale także wetiver, wetiveria, ale także mieszanki związane z lawendą, z cytrusami, z grejpfrutem i z mandarynką, to takie majeranek, to też przykład tego, co możemy takim dzieciom zaoferować. I to już, i obserwowanie, to jest bardzo ważne, to co powiedziałem, obserwowanie, to nie jest tak, że powinniśmy to wszystko wylać na raz i wyjść z pokoju, bo to nie o to chodzi. My musimy, cała sens tej aromaterapii, to jest sens zbliżania się, bo emocje to jest coś, co jest między nami. My przez tą aromaterapię zbliżamy się do naszego dziecka, bo my musimy je obserwować. Dziś damy lawendę i przyglądamy się. Kochany Jasiu, Małgosiu, Krysiu, zobaczę, czy ona jest lepiej, czy jest spokojniejsza, czy może nie podoba jej się ta lawenda. Przyglądanie się temu dziecku, zmiana, dodanie kropelki czegoś innego i znowu przyglądanie się, a najlepiej notowanie tego. Bo my jesteśmy wtedy trochę małymi naukowcami. Bierzemy sobie zeszyt i piszemy. Środa, dzisiaj była lawenda, było tak i tak. Dodałem grejpfruta, dodałem mandarynkę. Zobacz, to powoduje, że my dochodzimy tak naprawdę do mieszanki optymalnej dla naszego dziecka pod względem na przykład uspokojenia, snu, wyciszenia, a na drugim biegunie właśnie, nie wiem, pomocy w nauce. Można dać od razu oczywiście na dzień dobry taką tezę, proszę, nie uczyć, nie ma siły, no to dajemy mu miętę pieprzową. Okej, można, ale to jest pójście na łatwiznę, bo my, kropelka, do widzenia. Zobaczmy, dodajmy miętę, ale połączmy ją z pomarańczą, cudownie orzeźwiającą, dzieci uwielbiają cytrusy, a pomarańcza nie otępia, z miętą może będzie ciekawsza dla dziecka niż sama mięta. A z drugiej strony nic to nie kosztuje. Spędzimy parę minut z naszym dzieckiem, zobaczymy, jak ono reaguje. Przy okazji być może mu coś podpowiemy w tym zeszycie. Zobaczycie, że on nagle stwierdził, wow, jemu się ten zapach będzie kojarzył. Jest zapach, przyszła mama czy tata, było jakoś tak fajnie i szybciej to zrobiłem. Od razu emocje. Zobaczcie, znowu trzeba bardzo holistycznie i całościowo podejść. Bliskość, zbliżenie ludzi, zapach i efekt w postaci szybszej pracy, to jest coś genialnego. Więc uważam, że powinniśmy jak najczęściej z naszymi dziećmi praktykować to, dlatego że dzięki temu my się jakby emocjonalnie do nich zbliżamy. My te, cały czas te słowo emocje przez dzisiejszą naszą opowieść się przewija, ale to jest właściwie klucz do rozumienia olejków eterycznych, bo one nie mają magii, one wpływają na emocje, a emocje wpływają na całe nasze ciało, bo w ten sposób my lepiej się czujemy. Kąpiele leśne, tak, Shinrin-yoku, kąpiele leśne, tak nazywa się ta książka. Od lat 70. ubiegłego wieku, tak jak mówiłem, w Japonii są całe kluby kąpieli leśnych, na całym świecie już są te kąpiele robione i olejki eteryczne są częścią tych kąpieli, no bo nie zawsze możemy iść do lasu, objąć to drzewo, nie wiem, godzinę czy dwie pochodzić, po prostu w milczeniu poddychać powietrzem leśnym, bo nie zawsze mamy taką możliwość, ale zawsze mamy taką możliwość i mówcie to swoim klientom, żeby do ich domu przynieść kawałek tak naprawdę tego lasu.
to, co pytaliście, tutaj widzicie na tym slajdzie, wymieniam tutaj te najważniejsze olejki, które działają, wpływają na polepszenie z pewnego spektrum w pracy z dziećmi, które są bezpieczne dla dzieci, bo to też jest bardzo ważne, że prawdziwe, czyste olejki eteryczne, pamiętacie z poprzedniego wykładu, na pewno widzieliście test białej kartki, mam nadzieję, chociaż ona nie wyschła na wykładzie, ale potem wysłałem zdjęcie, wasza lawenda sprawiła, przeszła wszystkie możliwe testy spektrografii gazowej także, a biała kartka jeszcze to potwierdziła, jest naprawdę doskonała i świetnie działa. Kiedy pomyślimy, że współczesny człowiek 70-80 prawie procent swojego czasu przebywa ciągle właśnie zamknięty, a teraz w pandemii to już pewnie 100%, to zauważcie, co się dzieje wtedy, jesteśmy oderwani od świata, to te olejki, które wy macie w swoich kompozycjach, mogą być takim oknem czy furtką do tego świata przyrody, do tego fitoświata. Fito cząstki, fito od roślin z greckiego powoduje, że my te cząstki zapraszamy niejako do naszego domu. I nawet kiedy pójdziecie do lekarza i zapytacie, to każdy lekarz wam powie, jak przyjdziecie i powiecie, jestem wykończony, zmęczony, nie mam siły na nic, już nie mam ani do pracy, to co on wam powie? No powie wam tak, zalecam dużo wypoczynku, tak? Gdzieś, nie wiem, sport, świeże powietrze, wyjście gdzieś, przejście się po prostu, wyjazd, urlop, cokolwiek. I teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko tak naprawdę to jest związane z emocjami. Jeżeli my przyniesiemy trochę, nie możemy dzisiaj jechać na ten urlop, bo samoloty nie latają, bo nie mamy paszportu szczepionkowego, bo jak wyjedziemy, to może nie wrócimy, to możemy sobie, słuchajcie, w weekend zafundować w domu na przykład kąpiel leśną. Teraz wyobraźcie sobie, jaka fajna zabawa, kto ma małe dzieci. Ja robiłem to w przedszkolu, dzieci były zachwycone. To jest taka mała moja dygresja. Możecie zrobić tak, że na jakimś fajnym kawałku dywanu, chodnika gdzieś na miękkie rozłożyć jakieś poduchy, położyć się, włączyć wasz cudowny dyfuzor z jakąś mieszanką, która na przykład zawiera olejki, także sosny, jodły, jakaś mieszanka, może być na przykład kor i każcie sobie i dzieciom zamknąć oczy i opowiedzcie sobie, że wy teraz jesteście w lesie i wy przez ten las idziecie i opowiadajcie, co wy widzicie i co czujecie. Teraz jak zamkniemy te oczy i dzieci to zrobią, bo dzieci oczywiście uwielbiają takie zabawy, kiedy rodzice chcą z nimi się bawić, jak zamkniemy te oczy i powiemy, czujesz, jak cudownie pachnie las, zobacz, idę, tam po lewej stronie gdzieś widać, o, chyba grzybek rośnie pod drzewem, zobacz, jaki on ma kolor. Dzieci powiedzą, a ja widzę różowy grzyb, a ja widzę czerwony grzyb, a może jagódki rosną. Słuchajcie, zamkniętymi oczami zapraszamy dziecko do teatru wyobraźni. Teatr wyobraźni niezwykle rozwija mózg waszego dziecka. I nawet siedząc w domu, w tym samym nudnym, dużym pokoju, który znacie, bo siedzicie w nim już rok, jak zamkniecie oczy, włączycie olejki, to zabierzecie siebie i dzieci na przechadzkę przez las pełen niespodzianek. Możecie wymyślić, że wilk wychodzi. Możecie mnóstwo rzeczy opowiedzieć, a zapach będzie waszym przewodnikiem. To jest niesamowite, bo to powoduje, że to jest lepsze niż gra planszowa, bo gra planszowa to jest też oczywiście fajne spędzanie czasu, ale taka opowieść, taka wędrówka przez ten las z dziećmi, to może być wielka, cudowna przygoda i dla was, i dla dzieci. Jak zawsze są pytania, widzę tutaj, ile kropli do dyfuzora. Ja, jak zawsze mówię, więcej w aromaterapii nie znaczy lepiej. Zaczynajcie zwykle od 5-6 kropli. Pamiętajcie, że olejki eteryczne to są substancje lotne i właśnie one dzięki temu, że para wodna się uwalnia, ona zabiera te związki lotne i one zaczynają dyfuzować w powietrzu. Jest to bardzo bezpieczna metoda, ona nie powoduje podrażnień, nie ma zwykle żadnych alergii, więc tak róbcie, 5-6 kropli na początek i pamiętajcie, że ten efekt
który będzie zawsze, że na początku czujemy olejek, za chwilę nie czujemy i jest pokusa, żeby dolać więcej, to nie dlatego, że my go nie czujemy, tylko dlatego, że nasz mózg już zarejestrował ten zapach i on nas nie bodźcuje, nie informuje co chwilę, że ten zapach jest. Ale uwierzcie mi, ten olejek unosi się w powietrzu i on cały czas na was działa. I tu nie ma żadnej potrzeby ani pokusy dolewania ciągle tego olejku, bo to nie będzie absolutnie dobre. Ktoś pytał o olejki w kontekście zwierząt. Generalnie olejki są bezpieczne dla zwierząt. Właściwie uważa się, że tylko kot, ale to przy bardzo dużym stężeniu, i to szczególnie takich jak Golteria, czyli Wintergreen olejku, silny eukaliptus i na przykład mięta pieprzowa, ale to wręcz już trzeba by wylać na tego kota, może powodować podrażnienia i alergię. Szczególnie, właściwie dotyczy to tylko kotów. Psy są niewrażliwe na olejki w większości. Oczywiście cały czas mam, mówiąc niewrażliwe, poprawną aromaterapię, nie wylanie na kota ani na psa buteleczki mięty pieprzowej, tak? Bo to na pewno skończy się problemem. Natomiast przy dyfuzji w powietrzu, to jeżeli ten kot nie jest zamknięty w jednometrowym pomieszczeniu z dyfuzorem, to na pewno nie będzie problemem, bo mój kot żyje, a w moim domu stężenie olejków jest znaczne. I proszę pamiętać o tym i tutaj proszę nie, absolutnie się nie przejmować. Co na bezsenność? Na bezsenność to najlepsze jest zrozumienie tej bezsenności, przyczyny, bo bywa bardzo różnie. U kobiet, które skończyły 40 rok życia, ta bezsenność czasami wiąże się z różnego rodzaju problemami hormonalnymi, które zaczynają się, której nie jesteśmy świadomi, bo w codziennym życiu, dniu pracy, one nie dają efektów praktycznie żadnych. Czasami objawiają się właśnie takimi bezsennościami nocnymi, czy jakimiś kołataniami serca, albo kłopotami z zasypianiem. Tu warto zawsze zrobić po prostu, pójść do dobrego ginekologa i poprosić o cały zestaw badań hormonalnych z krwi, ale kiedy miałbym coś poradzić na bezsenność dla kobiet, to generalnie zawsze mówię o tych olejkach, które są podstawowymi tutaj, czyli geranium różane, szałwia muszkatołowa i lawenda. To są olejki, które są bardzo dobrze znoszone przez panie. Oczywiście te, które stać, można dołączyć do tego róże i neroli, cudownie działające. I tutaj też jest taki pomysł bardzo fajny. Słuchajcie, jeżeli macie jakiś jasiek, który lubicie, którym zasypiacie, nie tylko macie poduszkę, ale jasiek, pokropcie parę kropelek lawendy samej, bo ona, tak jak zauważyliśmy, nie zostawia żadnych śladów. Ona wam nie zniszczy waszej ukochanej poduszki, nie zostawi plam. Nakropcie 4-5 kropli lawendy na swój jasik i dajcie go blisko siebie do snu. I sprawdźcie znowu, zapiszcie, jak wam się spało. Możecie na piżamkę kilka kropli nałożyć. To może być bardzo ciekawe doświadczenie, bo takie przytulanki lawendowe od lat są sprzedawane i bardzo dobrze działają na wiele osób, pod warunkiem oczywiście, że osoby te lubią lawendę. Bo to trzeba lubić po prostu lawendę, bo tak jak powiedziałem, wszystko co lubimy na nas dobrze działa. Wiele pytań tutaj widzę. Tak, świnki kochają Essential Shield. No być może, moja świnka żyła 8 lat, mimo że była przy dyfuzorze, więc sądzę, że to jej przedłużyło życie bardzo. Bezsenność od lat mężczyzna z zespołem Aspergera. Słuchajcie, zespół Aspergera, ja pracowałem troszkę w przedszkolach, które były dziećmi, zajmowały się dziećmi autystycznymi, dziećmi z różnego rodzaju stopniem, także z takim bardziej zaawansowanym Aspergerem, bo tutaj jest bardzo indywidualna rzecz. Tutaj znowu jest kwestia bardzo profesjonalnego podejścia, czyli wydrukowania sobie kartki, tak zwanego dziennika obserwacyjnego i bardzo metodyczne podawanie olejków, takich właśnie jak wetyweria połączona z frankincense,
wetyweria połączona z lawendą, wetyweria połączona z mandarynką albo z geranium, jeżeli jest lubiane. I obserwowanie tego zachowania, co my chcemy osiągnąć, co jest problemem, czy wybudzanie nocne, czy jakieś agresywne zachowania, czy niepokój. To jest mnóstwo rzeczy, których warto zapamiętać. Przy zasypianiu dzieci jedną z najsilniejszych mieszanek, które zna przyroda, to jest połączenie lawendy z mandarynką. To jest bardzo silna mieszanka. Dzieci małe po prostu czasami potrafią 12 godzin przespać po prostu w sposób bardzo zdecydowany. Można zrobić parę kropelek na piżamkę, trzeba tylko pamiętać, że to można zrobić w przypadku lawendy, bo ona jest bezpieczna dla skóry. Można rozpylić w powietrzu w połączeniu z mandarynką, dlatego że to bardzo dobrze wpływa. Moi drodzy, wkrótce chcę Wam jeszcze krótko zasygnalizować kwestię naszego webinaru, który będzie jeszcze trzeciego, szczególnie jego kieruję, ale nie tylko oczywiście do pań, bo nazwałem go aromaterapia w służbie piękna. Któż jak nie kobiety chce być pięknym, zawsze młodym. Chociaż to właśnie z tej aromaterapii w służbie piękna najpierw korzystali faraonowie egipscy, więc to nie jest zupełnie tak, jak powiedziałem, tylko dla kobiet. Chcę Wam wtedy opowiedzieć trochę o tym, jak połączyć, jak olejki eteryczne mogą zmienić to, co macie w domu wysokiej klasy kosmetyki, jak samemu zrobić i przede wszystkim opowiedzieć o tym działaniu na skórę i o tym, jak warto pomóc sobie, bliskim, ukochanej żonie, przyjaciółce, na przykład dotykiem, czyli masażem, rzeczą, o którą niby wszyscy wiemy, że istnieje, bardzo nie doceniamy jej, a dotyk ludzki jest zbawienny, szczególnie w połączeniu z olejkami eterycznymi. Słuchajcie, moi drodzy, nie wiem, czy jest jeszcze z nami jakiś moderator, który chce coś powiedzieć na koniec. Ja oczywiście bardzo Wam dziękuję. Zbliża się 10. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was. Mam nadzieję, że coś wynieśliście, że moja przydługa opowieść o mózgu nie została zupełnie niejasna i to, o czym opowiadaliśmy, o tym połączeniu, będzie chociaż trochę łatwiej Wam zrozumieć, dlaczego tak bardzo emocje są u nas ważne i dlaczego tak olejki na nie wpływają. I mam nadzieję, że spotkamy się na ostatnim webinarze. Widzę już naszego moderatora oraz szefa, to ja znikam, dziękując, i oddaję oczywiście głos. Dziękuję.